Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem o osobie, na którą ostatnio zwrócone są oczy wszystkich, ponieważ Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. I niektórzy podziwiają to, jak przeprowadził dwa pierwsze spotkania parlamentarzystów, inni niekoniecznie. I dla wszystkich jest ten odcinek, ponieważ nie będzie to odcinek o tematyce politycznej, ale jak zawsze biograficznej. Bardzo bowiem interesuje wszystkich, zarówno fanów, można tak powiedzieć, za sprawą jego działalności przecież wcześniejszej, jak i sympatyków, a także oponentów, skąd właściwie wziął się Szymon Hołownia, jakie ma korzenie, co przeszedł w życiu, czego się uczył, jak wygląda jego życie prywatne i tak dalej. Jeżeli należycie do tego grona, to serdecznie zapraszam, żebyście ze mną dzisiaj zostali. Opowiem Wam bowiem o tym, jak to się stało, że Szymon Hołownia prawie został zakonnikiem, prawie został aktorem, a także prawie został psychologiem, ostatecznie zostając dziennikarzem, a w konsekwencji politykiem. A także widziałam ostatnio taki tytuł, który mocno mnie rozbawił. Dlaczego jego żona lata samolotem za państwowe pieniądze? Ciekawi? Zapraszam serdecznie. Szymon Hołownia urodził się w 1976 roku w Białymstoku jako syn Wojciecha Hołowni, który w latach 90. był wiceprezydentem Białegostoku. Oczywiście jego dzieciństwo przypadało na okres PRL-u, który z jednej strony nie był wcale łatwym okresem, ale wiele osób dzieciństwo w nim wspomina bardzo sielsko. Do nich należy również pan Szymon, mały Szymek, również uważał swoje dzieciństwo za raczej szczęśliwe, choć w pewnym sensie naznaczone rodzinną tragedią, ponieważ zanim pojawił się na świecie, jako niemowlę zmarł jego brat. Hołownia w wywiadzie wspominał to tak. Mój starszy brat umarł, jak był małym dzieckiem, noworodkiem. I to nie chcę powiedzieć, że wywarło jakieś szalone piętno na nas wszystkich, ale na pewno w jakiś sposób poukładało nasze relacje na etapie wczesnego dzieciństwa. Wiedząc o tym, że Andrzej wcześniej odszedł, że rodzice bardzo to przeżyli, no też starałem się pokazać w jakiś sposób, że oni oczywiście nigdy nas tym nie obciążali, ale jak jesteś wrażliwym dzieckiem, to starasz się jakoś, żeby było okej. A ja też byłem dość chorowity w dzieciństwie. I jeszcze taka intensywna opiekuńczość ze strony moich rodziców była też dla mnie wyzwaniem, mówił Szymon w programie Monika Jaruzelska Zaprasza. Mam cudownych rodziców, miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo, oni bardzo o mnie dbali, mimo że to był PRL i nie było łatwo, zaznaczył Hołownia. A jego pierwszym marzeniem co do wyboru zawodu było, by zostać kierowcą autobusu. W Białymstoku ukończył szkołę średnią i no już chyba nie chciał być kierowcą autobusu, ale wcale nie było pewne, czym się zajmie. Dróg było, tak jak Wam powiedziałam we wstępie, co najmniej kilka. Zagrał w etiudzie filmowej Człowiek z cienia, zrealizowanej w 1994 roku w klubie filmowym Projektor w Białymstoku. Może chodziło mu więc po głowie, by zostać aktorem. Ale na studia wybrał się na psychologię. Studiował ją przez 5 lat, ale nie ukończył tego kierunku. Dwukrotnie przebywał także w nowicjacie zakonu dominikanów. Lecz ostatecznie w zgromadzeniu nie pozostał. Za pierwszym razem na drodze stanęły mu problemy zdrowotne. Za drugim razem sam miał zdecydować, że jednak nie jest to jego droga, nie jest to jego miejsce. I tak przez lata pracował jako dziennikarz, później prezenter. Między 1997 a 2019 rokiem związany był m.in. z Newsweekiem, Tygodnikiem Powszechnym, Wprost, Gazetą Wyborczą czy Rzeczpospolitą. Pracował także w radio, w swoim rodzinnym mieście, a także w Telewizji Polskiej. Przez pewien czas był także dyrektorem programowym stacji telewizyjnej Religia TV, a później rozpoczął współpracę z TVN, gdzie pracował jako prezenter jednego z najpopularniejszych talent show w naszym kraju, Mam Talent. Wraz z Marcinem Prokopem byli przez dłuższy czas jego prowadzącymi i właśnie wtedy utarło się, że pan Szymon jest raczej niskim człowiekiem. Dlatego, kiedy Szymon Hołownia udzielał wywiadów, najczęściej, kiedy ktoś pytał go o to, jak wyglądają jego spotkania z odbiorcami, z fanami, z widzami programu, on zdradzał, że najczęściej jest to delikatny szok z ich strony, że jest tak wysokim mężczyzną. Po prostu Marcin Prokop, który jest ekstremalnie wysoki, sprawił, że prawie 1,90 m, który mierzy pan Szymon,
wypadało dość mizernie. Dość zabawne było też ostatnio, kiedy była konferencja koalicjantów. Przed podpisaniem umowy koalicyjnej w Sejmie pojawili się przedstawiciele ugrupowań. Był m.in. Szymon Hołownia, ale był także pan Kosiniak-Kamysz, Czarzasty, Biedroń. W każdym razie Donald Tusk był od panów zdecydowanie niższy i wtedy właśnie widziałam te komentarze. Czy to Donald Tusk jest tak ekstremalnie niski? Bo skoro Szymon Hołownia jest od niego wyższy, no to ile on ma w ogóle wzrostu? A tu się okazało, że po prostu reszta panów naprawdę jest bardzo wysokimi mężczyznami. Ale wracając do jego doświadczenia zawodowego, również prowadził przegląd prasy w Dzień Dobry TVN i kilka innych programów. I dzisiaj, kiedy trwała kampania, to bardzo wielu polityków odnosiło się do tego, że mamy do czynienia z byłą gwiazdą telewizji. Jedni mówili to z podziwem, inni nie szczędzili uszczypliwości. Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od Mam Talent. Potraktował to trochę jak poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu, wszystkich rzeczy, które wykorzystywał, chociażby w niedawnej debacie przedwyborczej. To są rzeczy, które nabył w tym programie. Gdy występuje jako polityk, patrząc na niego, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był drewnem, pionkiem telewizyjnym. Jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest inteligentny i bardzo bystry. Mówił o nim niedawno jego były partner telewizyjny Marcin Prokop. Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy Mam Talent, bo kiedy przyjął posadę prowadzącego tego programu, nie tylko zyskał popularność i sławę, ale także żonę. Bo w 2014 roku kręcono jeden z odcinków na lotnisku. Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z Top Gun, którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną, zdradził Szymon Hołownia w Dzień Dobry TVN. Przyszła żona Urszula spodobała mu się na tyle, że zobaczył jej nazwisko i je zapamięta. A później odezwał się do niej przez media społecznościowe. Czyli bardzo współcześnie. Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem myśliwca MiG-29 w stopniu porucznika w Siłach Powietrznych RP. I stąd właśnie ten tytuł, o którym Wam powiedziałam i który mnie bardzo rozbawił, bo jest typowo clickbaitowy, ale przyznacie, że już w tym momencie na tym stanowisku, które piastuje Szymon Hołownia od zaledwie kilku dni pewnie w wielu osobach zburzyło krew i widziałam te komentarze, bo często widzę, że ludzie czytają tylko tytuły, a później komentują, że oczywiście już się zaczyna, lata za państwowe pieniądze, jak można? Podczas gdy to po prostu jest jej zawód. I zresztą jest w tym świetna. Za lądowanie awaryjne z wyłączonymi silnikami została nawet uhonorowana nagrodą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Ale kiedy odezwał się do niej popularny prezenter z telewizji, wcale nie była przekonana, że chciałaby w taki związek pójść. Pierwsza randka też wypadła dość średnio, bo pani Ula stwierdziła, że czuła się nieco przepytywana na tym spotkaniu, jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Ale na szczęście nie skreśliła pana Szymona od razu i dała mu szansę. Szybko okazało się, że mają wiele wspólnych tematów. Już w 2016 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Najpierw w Urzędzie Stanu Cywilnego, a tydzień później w kościele. Było naprawdę skromnie, bo na całej uroczystości pojawiło się jedynie 12 zaproszonych gości, natomiast świadkiem pana młodego był nie kto inny jak Marcin Prokop. I od tamtej pory państwo Hołowniowie mają co świętować, choć nie zawsze jest hucznie. Ula w pracy, ja właśnie położyłem spać dwie małe buntowniczki i taka w tym roku nasza rocznica najpiękniejsza, napisał kiedyś na swoim Instagramie. A pan Szymon właściwie, kiedy tylko wypowiada się o swojej rodzinie, bardzo dużo mówi o tym, jak wiele dla niego ona znaczy. Szczególne znaczenie ma dla niego oczywiście to, że jest ojcem ślicznych córeczek, ale podkreśla, że udany związek z jego żoną właściwie go uskrzydla. To cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem. Tyle żeśmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami. Najwspanialsza przygoda życia, bo najwspanialsza jej współautorka, moja kochana, moja Ula, napisał. Pani Urszula jest od swojego męża 11 lat młodsza, ale jak sami przyznają, ta różnica nie stanowi dla nich żadnego problemu, a wręcz przeciwnie. Sama liczba wydaje się duża, ale nigdy nie myślałam o naszym związku z perspektywy różnicy wieku i nigdy jej nie odczułam. Bardziej opieramy się na tym, co jest między nami i jacy jesteśmy. A wiek nie ma znaczenia. Cieszę się, że Szymon jest na innym etapie. Kiedyś powiedział mi, że gdyby był w moim wieku, to nie zniósłby pewnych rzeczy związanych z moją pracą. A teraz jest na tyle świadomym siebie, dojrzałym mężczyzną, że różnica naszych charakterów jest plusem, a nie minusem, którym mogłaby być wcześniej, mówiła.
No właśnie, bo jednak zawód, który wykonuje pani Ula, no jest dość nietypowy. Ale panu Szymonowi to właśnie imponuje. Czuje się jak mąż Angeli Merkel, który też zwykle jest jedynym mężczyzną na spotkaniach z udziałem żon premierów, mówił w Newsweeku. O ich życiu rodzinnym jeszcze na chwilę powiem, ale wróćmy teraz jeszcze do doświadczenia pana Szymona, który przez lata, zanim zajął się polityką, udzielał się też bardzo mocno charytatywnie. Założył białostocką organizację Pomoc Maltańska, a także fundację Kasisi, skupiającą się na prowadzeniu domu dziecka w Zambii. Powołał także fundację Dobra Fabryka, organizująca pomoc mieszkańcom Bangladeszu, Mauretanii, Ruandy, Burkiny Faso czy Senegalu. Na swoim koncie ma ponad 20 książkowych publikacji, za które otrzymywał wiele nagród, jak na przykład Grand Press, czy odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka. Natomiast w 2019 roku wiele osób przeżyło niemały szok, kiedy Szymon Hołownia, ten gwiazdor z telewizji, ogłosił, że chciałby zająć się polityką i zaczął z wysokiego C, bo od razu ogłosił, że startuje jako niezrzeszony kandydat na stanowisko prezydenta. I fakt, Szymon Hołownia nie był pierwszym kandydatem znanym z show biznesu, artystą, który postanowił startować na stanowisko prezydenta. Choć media faktycznie jego kandydaturę przyjęły raczej z dużym dystansem. Mówiono, że może nawet właśnie nie chodzi o zdobycie władzy, ale jakiś happening. Sugerowano, że może to jest promocja nowego programu, czy kolejnego wydawnictwa książkowego, które będzie miał na koncie Szymon Hołownia. Ale nic z tych rzeczy. On szybko udowodnił, że faktycznie, niezależnie od tego, czy go ktoś popierał, czy nie, trzeba mu oddać, że bardzo dobrze się przygotował do kampanii, poprowadził ją dobrze i uzyskał całkiem niezły wynik. Choć trzeba przyznać, że popełniał błędy. Nie do końca zawsze radził sobie w sytuacjach kryzysowych, na przykład po jego reakcji na spot z brzozą, która w domyśle miała być tą smoleńską. Zarzucano mu także, że kiedy okazało się, że startuje Rafał Trzaskowski, on według niektórych zareagował na to panicznie, bardzo dyskredytując tę kandydaturę. Ale fakt jest taki, że uzyskał dobre trzecie miejsce, zyskując aż 13% głosów. A po tych wyborach ogłosił, że zakłada ruch, najpierw, a później partię polityczną Polska 2050. To, co może wam umknęło, to to, że Szymon Hołownia bardzo znany jest ze swojej wiary. Przedstawia się jako gorliwy katolik i jako osoba bardzo mocno wierząca. Wiele z jego publikacji właśnie również tych tematów dotyka. Między innymi wydał książki jak Kościół dla średnio zaawansowanych czy Maryja, matka rodziny wielodzietnej. Wróćmy do życia prywatnego. Robię wam tutaj taki miszmasz, żeby was zainteresować każdym z tych wątków po trosze. Szymon Hołownia, jak już wam powiedziałam, ma dwie córeczki. Oprócz tego adoptował również dwa psy ze schroniska na Paluchu. Niestety jakiś czas temu jeden z nich odszedł. I sam pan Szymon przyznaje, że połączenie jego pracy z pracą jego żony, z tą całą gromadką, którą mają wokół siebie, nie jest łatwe. Mimo wszystko starają się to jakoś godzić, bo nie mają wsparcia dziadków. Mamy dwójkę małych dzieci, dwie córki w wieku 5,5 oraz 1,5 roku, mówił jakiś czas temu. Są z nami dwa psy, które potrzebują dużo opieki, bo są stare i schorowane. To jest logistycznie potężne wyzwanie. Możemy liczyć na pomoc opiekunki, ale ona pracuje tyle, ile przewiduje kodeks pracy, czyli 8 godzin dziennie, podczas kiedy ja pracuję czasami po 12 godzin, a Ula ma dyżury 24-godzinne, opowiadał Szymon Hołownia w rozmowie z Faktem. Moja żona wykonuje trudną pracę, jest oficerem sił powietrznych w czynnej służbie. Często pełni dyżury, broniąc naszego kraju. Przez długi czas pracowała na lotnisku w Malborku, choć lotnisko w Mińsku jest jej macierzystym. Ma bardzo nieprzewidywalny czas pracy. To są czasami wyjazdy, okresy dyżurów, które ze sobą kumulują, podkreślił Hołownia. Dodając jednocześnie, że mimo wszystko, że czasami jest trudno, rodzina bardzo go wspiera, chociaż na pewno to, że teraz zajmuje się polityką, nie jest dla nich ułatwieniem, a wręcz przeciwnie. Bardzo brakuje mi dziewczynek, większego kontaktu z nimi. Starszą córkę zawsze odwożę do przedszkola. To jest nasz rytuał. Wieczorem staram się być w domu, choćbym miał przyjechać z drugiego końca Polski, żeby położyć ją spać i przeczytać jej przynajmniej dwie książki, na które się umówiliśmy. Młodszą córką w tym czasie zajmuje się moja żona. Jesteśmy z tym sami, bo moi rodzice nie są w stanie nam pomagać. Mama Uli zmarła na COVID i jej tata wciąż pracuje. Tak się ułożyło nasze życie, dlatego bardzo się wspieramy. Jesteśmy często zmęczeni, niewyspani, jak to rodzice małych dzieci, z mnóstwem problemów. Tu choroba, tu inne rzeczy.
ale przy wszystkich tych trudnościach mam dzięki mojej żonie i moim córkom najpiękniejsze życie, jakie sobie mogłem wymarzyć, powiedział Szymon Hołownia. Jednocześnie podkreślając, że mimo tych problemów jego żona nigdy nie myślała o tym, by porzucić swoją pracę, która jest jej wielką pasją i w której nadal chce się realizować. Do tej pory nawet w trakcie kampanii pracowała i wykonywała loty. Między innymi wykonywała przelot jednym z samolotów w trakcie pokazów w Radomiu. Cały czas jest pilotem na służbie i czeka na szkolenia w nowym samolocie, zdradzał Faktowi pułkownik Marcin Boruta. Przyznajcie, że to szalenie ciekawe, czym zajmuje się żona Szymona Hołowni. Ogólnie tworzą bardzo ciekawą relację, a pan Szymon sam jest również bardzo ciekawą osobą. Odcinając wszystkie sympatie polityczne i antypatie, naprawdę muszę to przyznać. Jestem ciekawa, czy z tego materiału dowiedzieliście się czegoś więcej o nowym marszałku Sejmu, czy już wszystko było dla Was jasne. Widziałam sporo komentarzy mówiących o tym, że właśnie gwiazda telewizji i tak dalej, od razu dyskredytujące. Jednak pewne doświadczenie tutaj może pomóc, ale oczywiście to moja opinia. Jestem ciekawa, jaka jest Wasza. Oczywiście czekam na nią w komentarzach. Pamiętajcie, że odcinki na moim kanale pojawiają się 3 razy w tygodniu, więc będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami już niebawem. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.